tam? 3 minuty to wspaniały czas, żeby przysiąść przy Bożym Słowie. Tak mi się tutaj podoba, że chyba cały tydzień dla Was tutaj nagram w jednym miejscu. A co, niech będzie takie urozmaicenie. Okres zwykły, zielono mi, więc może być i tutaj też w takim pięknym tle, bo tu zobaczcie, jaka wspaniała perspektywa z tyłu za nami. Ale jeszcze wspanialszą perspektywą jest, moi kochani, przysiąść przy Bożym Słowie. A dzisiaj są bardzo ważne oba czytania, i pierwsze czytanie, i Ewangelia, mówiące o stosunku do prawa wypełniania uczynków i do tego, w jaki sposób osiągamy zbawienie. Pierwsze czytanie pokazuje nam, że tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie nic sami osiągnąć, jeżeli chodzi o życie wieczne. Nasze wysiłki są potrzebne, bo o tym będzie Pan Jezus też mówił w Ewangelii, że nie znosi żadnego prawa, że nie znosi żadnego przykazania. Mamy wypełniać wolę Pana Boga, mamy ten wysiłek wkładać, więc to nie jest tak, że my robimy sobie co chcemy, a i tak Pan Bóg nas zbawia, ale żeby rzeczywiście dostąpić zbawienia, żeby dostąpić zjednoczenia z Bogiem, jest potrzebna łaska Ducha Świętego, potrzebne jest uświęcenie. O tym jest też mowa w psalmie dzisiaj, jest mowa o tym, że o kapłanach, wśród których są Mojżesz i Aaron, bardzo potrzebna jest posługa kapłańska, przez którą dzieje się uświęcenie. Po to właśnie Pan Jezus dał sakrament święceń, żeby uświęcać swój lud. I bardzo ważne są te dzisiejsze czytania z tego względu, żeby rzeczywiście wzrastać w naszej wierze, żeby rzeczywiście dostępować prawdziwego zjednoczenia z Bogiem, żeby to nie było tylko udawane. Czyli bardzo ważne jest to, żeby rzeczywiście całą ufność pokładać Panu Bogu, otwierać się na Jego przyjście, prosić Go o łaskę, żyć sakramentami. To takie też przedłużenie może powiedzieć tego wczorajszego czytania, jak mówiliśmy sobie wczoraj w porannych naszych rozważaniach o tym, że chrześcijanie to są ludzie, którzy żyją łaską, którzy są napełnieni Duchem Świętym. Do tego nas zaprasza, widzicie, Kościół w tych pierwszych dniach drugiej części okresu zwykłego. Żyjmy teraz tym. Był taki bardzo ważny czas świąt wielkanocnych, czas, kiedy jakoś szczególnie mówiliśmy sobie o życiu w łasce. Jeszcze trwa taki przecież też w Kościele czas do niedzieli, kiedy można przyjmować komunię świętą wielkanocną. I to jest taki czas, kiedy wielu ludzi jakoś się budzi chociaż na chwilę, przypomina sobie o swoim chrześcijaństwie. My idziemy teraz dalej i chodzi o to, żeby rzeczywiście żyć tym zaproszeniem Pana Boga, ale też z jednej strony musi to być otwarcie się na łaskę Bożą, a z drugiej strony też nasz wysiłek, bo Pan Jezus nie znosi przykazania, nawet jeszcze bardziej mobilizuje nas do tego, żeby wypełniać te Jego wskazania. Dlaczego? Bo bez tego nie dokona się nasze uświęcenie, bo to jest bardzo ważne, żeby na to, co Pan Bóg daje, odpowiedzieć, żeby nie zmarnować tej łaski. Więc zapraszam Was i siebie do tego, żeby na tą łaskę dzisiaj odpowiedzieć. Wczytajmy się jeszcze raz to słowo. Ono oczywiście znajduje się tam na dole. Jakby ktoś szukał, właśnie odpowiadajmy na tą łaskę Bożą, którą nam daje Pan Bóg. Moi kochani, błogosławię Wam na ten kolejny dzień, żeby był jak najlepszy, żeby był przy Panu Jezusie. Wytrwajcie, wytrwajcie w świętości i nie dajcie się. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia już jutro.